Gość poranka. Dzień dobry, Bartosz Ćwieka. Witam serdecznie wszystkich porannych słuchaczy KRC w audycji Gość Poranka. Moim dzisiejszym gościem jest pan Wojciech Dzieliński, prezes zarządu ZKM w Ciechanowie. Witam pana. Dzień dobry. Panie prezesie, no chcieliśmy dzisiaj porozmawiać trochę na początek, może na temat tego absolutorium, które niedawno, bo 4 czerwca pan uzyskał. Chciałbym pana zapytać o to, jak się pan do tego odniesie i jak oceni pan zeszłoroczną kondycję spółki. Finansową oczywiście. Zeszły rok zamknęliśmy zyskiem w kwocie 31 tysięcy, około 31. Nie jest to jakoś może dużo, ale jest to znacznie lepsza sytuacja w stosunku do roku poprzedniego, który zamknął się stratą 485 tysięcy. W ogóle ten rok 13 to był pierwszym rokiem, kiedy działaliśmy według nowej umowy z miastem w oparciu sporządzonej o nową ustawę o transporcie publicznym. I można powiedzieć, że zostały też zmienione na początku roku rozkłady jazdy i to tak dosyć zasadniczo i też została ograniczony zakres komunikacji, dostosowany po prostu do potrzeb. I te wszystkie działania spowodowały to, że tak jak wspomniałem, uzyskaliśmy wynik dodatni i nasze finanse się ustabilizowały. Można powiedzieć, przestała też, co jest bardzo istotne, spadać nam ilość pasażerów. Także myślę, że już najgorsze mamy za sobą. No właśnie, też a propos pasażerów i też kontrybujących wątek finansowy, chciałem zapytać o zmianę, która nastąpiła 1 kwietnia. Chodzi o obniżkę cen biletów okresowych. Czy to też miało jakiś wpływ na finanse i czy właśnie ilość pasażerów zwiększyła się po zmniejszeniu po zmniejszeniu kwoty biletów okresowych? Po tych dwóch miesiącach może jeszcze nie da się tego ocenić w pełni, ale za te dwa pierwsze miesiące nie wzrosła, ale też nie spadła ilość sprzedawanych biletów, co uważam, że jest sytuacją niezłą, dlatego że jak wszyscy wiemy, w mieście w tym roku są poważne utrudnienia w komunikacji, trudno jest utrzymać regularność rozkładową z tego powodu i obawialiśmy się, że mogą być może być spadek ilości pasażerów, ale jednak tak się nie stało i co najważniejsze, pasażerowie zauważają to, bo już się dopytują, czy to będzie tak jak w tej uchwale jest, czy będzie przedłużona ta obniżka. Rozumiem. Chciałbym się jeszcze odnieść do dwóch rzeczy, mianowicie, znaczy do jednej rzeczy. Chodzi o udogodnienia, o których też była mowa. Miały one wejść od mniej więcej połowy czerwca, czyli już tego miesiąca. Chodziło o między innymi monitoring w autobusach oraz o aplikacje na telefony komórkowe, no, które miały, krótko mówiąc, pozwalać lokalizować autobusy, które już wyjechały na trasę. Czy udało się już zrealizować te plany? Tak, właśnie w tych dniach zostały te systemy uruchomione. Monitoring jest w 9 tych nowszych autobusach, ponieważ w autobusach, które tam mają wiek w rękach 10 lat, doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu i wyposażyliśmy te 9 nowszych i planujemy, żeby każdy kolejny nabywany nowy autobus, żeby już był fabrycznie wyposażany w kamery, a system tej informacji pasażerskiej w komórkach i na stronie internetowej też już działa w tej chwili. Jak pan oceni właśnie wygląd tego, można powiedzieć, tej nowej funkcjonalności na stronie internetowej? Czy może pan dwa słowa na ten temat właśnie powiedzieć? Myślę, że jest to dosyć funkcjonalne i proste w obsłudze. Jest co do telefonów komórkowych, jest taka instrukcja krótka, jak z tego korzystać. Natomiast na stronie internetowej wchodzi się na naszą stronę i jest taka zakładka informacje dla pasażera i tutaj od razu u góry rozkład jazdy na bieżąco i jesteśmy już na właściwej we właściwym miejscu i wtedy wyświetlają się kolejno przystanki i wchodząc w dany przystanek pokazują się rozkłady jazdy wszystkich autobusów wyjeżdżających z tego przystanku. I też po lewej stronie jest rozkład
ten statyczny, tak powiem, a po prawej jest pierwszy autobus, najbliższy, o którym się jest czas rzeczywisty, prognozowany przez system. No, rzeczywiście, no brzmi to, jakby miał to faktycznie ułatwić korzystanie z serwisu. Jeżeli chodzi o tę aplikację na telefony komórkowe, to chodzi o to, że muszą posiadać po prostu ten system operacyjny Android i wtedy można śmiało instalować tę aplikację, tak? Tak, wszystkie telefony, które mają internet, wejście do internetu, to można z wszystkich, tylko te z tym Android, z systemem Android, to jest trochę inaczej i prostsze po zainstalowaniu tej aplikacji, ale jest te drugie również jest, myślę, że dosyć proste. Myślę, że będzie to spore ułatwienie, bo czasami trafiają się sytuacje, że rozkład gdzieś zostanie zerwany nawet, no to wtedy mając telefon można powiedzmy sprawdzić, kiedy ten autobus przyjedzie. Także jest to początek, daliśmy ogłoszenie w autobusach, jest taka instrukcja, jak w to wchodzić. Także myślę, że za parę dni to już będzie dosyć informacja powszechna. Rozumiem. Cóż, ja tylko podsumuję. Dzisiejszym gościem poranka był pan Wojciech Dziliński, prezes zarządu ZKM w Ciechanowie. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję. Za udział w audycji. Dziękuję również słuchaczom. Do usłyszenia.